Jest dzisiaj z nami asystent trenera Ryszarda Tarasiewicza, Tomasz Wolak. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No, proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania, niestety przegranego przez Arkę u siebie 1-2. No tak, no niestety przegrane spotkanie. Pierwsza połowa do strony bramki jeszcze to wyglądało dobrze, gdzieś tam próbowaliśmy tą grę kontrolować, dobrze to wyglądało, strzeliśmy bramkę. No i później no niepotrzebnie troszkę oddaliśmy przeciwnikowi pola, przejął inicjatywę na boisku i za nisko schodziliśmy w tej defensywie, troszkę za nisko broniliśmy. W pierwszej połowie skutecznie, w drugiej ta obrona już nie była na tyle skuteczna, żebyśmy mogli ten wynik dowieść do końca. No na pewno w tym dzisiejszym meczu to, co było naszym atutem w poprzednich meczach, czyli ta ofensywa, dzisiaj troszkę nie była na tym poziomie, co byśmy chcieli. Za mało agresji w tej grze ofensywnej było i na pewno to też w jakimś stopniu i właśnie grze tych zawodników ofensywnych w defensywie miało też przełożenie na to, że troszkę za nisko schodziliśmy i za mocno się musieliśmy bronić. Tak, my się cieszymy z tych trzech punktów. Dla nas ważne punkty na walce wygrać. Stopy do tego meczu, tak myślę, że dobrze, ale z tego pierwszego takiego ataku jsme dostali po naszym blendu takie bramkę. Ale zawsze jsem wierzył tej drużynie, że jest możliwość tutaj grać. Co nas dzisiaj w tym meczu brakowało, była taka finalizacja w tym polikarnym, brakowała nam też Poznara, którego nie było. Więcej takich dośrodkowań, więcej walki w tym polikarnym. W tej połowie jsem to chłopcom powiedział, myślałem, że se to drugiej połowie trošku poprawilo, vyšly nám zmiany, dali jsme dole Špiváka, který v tým polekárném nebyl tak vážný. Karasek nám po dvou minutách tři branky, to je dla něho dobré, protože ten chlupák je umistře branky a může nám ještě pomoct. A potom vlastně dali jsme na špici Mesenoviči, který tež by potrafil, takže nám se udalo, ale musím tu naši moji družinu, jsem zadovolený z toho, že máči až do konce a zdobili jsme si tři punkty tutaj.